Bracia i siostry, bardzo was proszę, abyście teraz postarali się w swojej wyobraźni narysować serce i w tym sercu napisać, kto w nim mieszka. Spróbować odpowiedzieć na pytanie, kto mieszka w moim sercu. Warto też zauważyć, czy w tej ilustracji, grafice, w tym wypełnionym sercu różnymi pewnie imionami i twarzami, czy także znalazło się tam wasze imię, czy na liście osób, które kochacie, znajdujecie też swoje imię. A teraz narysujcie ponownie jeszcze raz jedno serce i napiszcie w tym sercu, wykorzystując swoją wyobraźnię, w czyim sercu mieszkam ja? Zobaczcie, dla kogo jesteście ważne. Człowiek jest szczęśliwy wtedy, kiedy jego serce wypełnione jest twarzami i imionami ludzi. Cudowne i dzielne, uśmiechnięte i zmartwione, piękne i zmęczone, cierpliwe i niecierpliwe. Wyrozumiałe i wymagające, a przede wszystkim kochające i kochane. Drogie kobiety, jednym z najważniejszych elementów szczęścia człowieka to doświadczenie bycia we wspólnocie. Nie jedna z was uważa, że to olbrzymie szczęście mieć blisko kobiety, które cały czas dają mi życie, dzielą się ze mną mądrością i gdy tego potrzebuję, potrafią mnie z czułością i uwagą wysłuchać oraz wesprzeć. Brak wspólnoty jest jednym z najważniejszych elementów nieszczęścia, które przeżywa człowiek. Ilu może podpisać się pod tym zdaniem? Nigdy tak nie cierpiałem jak z powodu ludzi, a szczególnie ich braku. Ktoś, kto jest poza wspólnotą, nie ma nikogo, kto by się o niego troszczył. Nie ma nikogo, dla kogo byłby ważny. Nie ma nikogo, kto by czekał na niego samego. Chodzi z poczuciem, ja już nic nie znaczę. Nikogo nie interesuję. Wszyscy są ważni, tylko nie ja. Jestem człowiekiem, kobietą albo mężczyzną i bardzo potrzebuję ludzi. Potrzebuję zapewnienia, że nie jestem sam, zapewnienia, że nie jestem sama, że komuś na mnie zależy, że dla kogoś jestem cenny, czy jestem cenna. Nie zbawiamy się sami. Szczęście jest chlebem, który spożywa się razem. Gromadząc się w tym sanktuarium, tworzycie szczególną wspólnotę kobiet. Dobrze, że jesteście. Popatrzcie teraz na obraz Matki Bożej Rajgrodzkiej, Królowej Rodziny. Bóg podarował nam kogoś, kto wskazuje mi na Jezusa. Po co? Aby spotkanie z Jezusem stało się historią mojego życia. Bóg mówi do nas wszystkich, choć do każdej coś innego, osobistego. Jego słowo jest lampą dla naszych stóp i światłem na naszych życiowych, codziennych drogach. Ciekawe, co każdemu z nas Jezus dziś chce powiedzieć na ucho. Siostry i bracia, rodzina jest matką wszystkich relacji. Zbudowana na fundamencie sakramentalnego związku małżeńskiego, jest pierwszą wspólnotą dającą szczęście. Może być także miejscem nieszczęścia. Jezus jest czuły na wszystko, co dzieje się w waszym domu. Niestety, wielu spośród nas żyje z błędnym przekonaniem, że nie mów nikomu, co się dzieje w domu. Ile jest takich osób, które boją się, że padnie to przerażające pytanie o dom? Jak wiele osób
nosi w sobie tę okropną tajemnicę o domu, wierząc, że nie można o tym mówić. O czym w rodzinie milczycie najczęściej? Nic tak nie niszczy człowieka od środka, jak udawanie, że wszystko jest dobrze. Jednym ze szczułych słów, które dzisiaj podczas śpiewania psalmu słyszeliśmy, jest zdanie: a ty to widzisz, i trud, i boleść, patrzysz, by wziąć je w swoje ręce. Następnie fragment Ewangelii nam przypomniał, że Jezus trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi. Bóg nie jest kolejnym z kolejki, aby tobie dowalić. On nie przychodzi po to, by ciebie gasić. Słyszał te wszystkie słowa, które zgasiły w tobie już tak wiele. Do niczego się nie nadajesz. Nic z ciebie nie będzie. To cud, że cokolwiek się tobie udało. Nie mów nikomu, co się dzieje w domu. Nie rób kłopotu. Jezus przychodzi po to, aby ocalać wiarę w ciebie bez potrzeby udowadniania całemu światu, że jesteś kimś. On wciąż w ciebie wierzy i nigdy nie przestanie cię wspierać. Tam, gdzie toczy się walka o miłość, tam Bóg poświęca wszystko. Kładzie na szali własnego Syna i pozwala, żeby to On zginął zamiast ciebie. Bóg przychodzi, aby ciebie ocalić i pocieszyć. Tym, czym Pan Bóg pociesza w cierpieniu, utrapieniu, rozczarowaniu, nieszczęściu, jest słuchanie. Bóg mnie słucha, kiedy przychodzę Mu się wypłakać, wyżalić, pochwalić albo Go zapytać o radę. Bóg mnie słucha i widzi sens w tym, żeby mnie słuchać. Poświęca mi swój czas. Bycie usłyszanym koi, daje poczucie bycia ważnym i wartościowym. Słuchanie to jest pociecha, którą dla mnie On ma. Bóg nie męczy się słuchaniem osoby opowiadającej o swoim bólu. Cierpienie nie jest męskie czy kobiece. Cierpi po prostu człowiek. Ten, w którego tak mocno wierzycie, to jest ktoś, kto jest w stanie tego słuchać i to przyjmować. Historia waszej rodziny, historia waszego domu, wasza historia jest dla Niego ważna. Boga na pewno to obchodzi. Być może nie mieści się wam to w głowie, lecz naprawdę w dorosłym życiu można jeszcze coś z tym zrobić. Dzisiaj, w tym miejscu, powiedz Jezusowi to, czego nikt nie słyszy. Powiedz Mu, co chcesz, aby zostało usłyszane. Nie bójcie się zanosić Bogu ludzką część waszego życia. Każda z was, żyjąca w sakramentalnym związku małżeńskim, w dniu ślubu na pewno nie usłyszała takich słów w przysiędze małżeńskiej, że się z tobą nie rozwiodę. Ale każda usłyszała słowo, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Ilu z was tutaj dzisiaj obecnych przychodzi z takim poczuciem opuszczenia, będącym w jednym domu, a z poczuciem opuszczenia? Nie wiem, czy wiecie, 5 słów najbardziej przerażających mężczyznę, to chciałbym porozmawiać o naszym związku. Tak naprawdę te słowa mogą w równym stopniu przerażać kobiety. Nie jest dzisiaj tajemnicą, że częstym powodem kryzysu w małżeństwach, w przyjaźniach, we wspólnotach zakonnych, na plebaniach i we wszelkich innych relacjach jest zaniedbanie słuchania. Bóg, który przychodzi, jest Bogiem, który wciąż w ciebie wierzy. I słowa wiary Boga we mnie to są słowa: będziesz miłował.
Uwierzyć Bogu na słowo, że mogę być szczęśliwa, bo Bóg czyni mnie zdolnym do miłości. Pewnie wiele z was mogą powiedzieć, że Bóg i ja powiedzieliśmy już sobie tyle rzeczy. A czy zdarzyło się wam rozmawiać o tym z Jezusem? Co piszecie do innych, komentujecie, oglądacie, czytacie na Facebooku, w internecie? Słyszeliśmy, jak bardzo typ komunikacji zmienił nasze życie. Jak ona wpływa na relacje. Jak wpływa na relację także do Boga. Popatrzcie, mówię do Boga. I co? Być może już jest tak, że nie wytrzymuje tego napięcia, które się urodzi, bo odpowiedź nie przychodzi natychmiast. Nie przychodzi w ciągu 2 godzin, mimo że jest tak oczekiwana. Jeśli szybko nie przychodzi, to myślimy, że o nas zapomniano. Że jesteśmy nieważni. Jak wyrażamy wobec Boga to, czego nie możemy wyrazić w 160 czy 280 znakach? Siostry i bracia, my nie tylko do Kościoła mamy chodzić, lecz także mamy ten Kościół tworzyć. Otrzymanym pocieszeniem od Boga możemy pocieszać innych. Spotkanego człowieka możemy wysłuchać, choć odrobinę tak dobrze, jak nas wysłuchał Bóg. Wysłuchany będzie potrafił słuchać. Jednym z najważniejszych wyzwań Kościoła to jest słuchanie. Jakie słuchanie, takie rozeznawanie. Jakie rozeznawanie, takie wybory. A jakie wybory, takie życie. Macie takie doświadczenie Kościoła, który swoim słuchaniem ci mówi: jesteś dla mnie ważny. Macie takich ludzi, do których możecie pójść, aby opowiedzieć, co się dzieje w waszym życiu, co się dzieje w waszym domu, o tym, jak rozwija się wasza historia z Panem Bogiem. Dlaczego za Jezusem poszliście? Dlaczego wciąż za Nim idziecie? Dlaczego Kościół nie jest wam obojętny? Kto tę opowieść przyjmie i nie będzie krytykował? W świecie, który zdaje się wariować, potrzebujemy budować Kościół, dzięki któremu druga osoba czuje się mile widziana, nie osądzana. Ma swobodę opowiadania o swoich doświadczeniach i drodze duchowej. Kościół, który umie w milczeniu wsłuchać się w tę historię, bo człowiek, który jej doświadczył, bardzo potrzebuje być przyjętym, by miał pewność i zaufanie, że jest ważny i warty uwagi, podobnie jak jego doświadczenie. Kościół, który będzie przedłużeniem współczucia Jezusa wobec wszystkich tych, którzy żyją, nie wiedząc dla kogo i dlaczego warto żyć. Bóg przychodzi do człowieka przez człowieka. Warto być świadkiem nadziei i dawać nadzieję innym, że nie są sami. I nie są skazani na radzenie sobie ze wszystkim sami. W skarbcu serca Maryi są wszystkie sprawy każdej z naszych rodzin, które ona troskliwie zachowuje. Dlatego może ona nam pomóc w ich interpretacji, aby rozpoznać w rodzinnych dziejach Boże orędzie. Módl się za nami, Maryjo. Módl się za nami, Maryjo, kobieto, matko, cierpliwie słuchająca.